więc autem przejechany już ponad 300 km, 350 km zrobione autostradą, fajnie się prowadzi. Naprawdę auto jak po sznurku. Słuchajcie, spalanie też jest fajne, 6,3 litra pokazuje komputer, także jak na takie gabaryty to naprawdę śmiechnie spalanie przy jeździe takiej 130-140 km na godzinę, tak na tempomacie mniej więcej jadę, czasami szybciej, mniej, było po 200, po 180, ale ogólnie taka jazda 130-140 do ograniczenia 120, więc 6,3 litra to tak fajne spalanie na ten wóz. No i co, przejechane kawał drogi, można powiedzieć, auto naprawdę prowadzi się, no wyśmienicie, kurde, nie ma co gadać, nic tu nie bije, nic nie wali, jedzie jak po sznurku. Niemiecka muzyka jeszcze dodatkowo jest na płycie, a nie tam turecka jakaś. No, także to tyle z jazdy autostradą. Jeszcze kawałek do domu zostało i co? Zaraz pokażę wam to auto na zewnątrz, jak wygląda. Siemaneczko, witajcie w kolejnym filmiku Kup auto z Niemiec. Dzisiaj na szybko pokażę wam, co udało się kupić. BMW 5 F11 2011 rok, dwulitrówka w dieslu, 184 konie. Powiem wam, że bardzo ładne auto udało się kupić, naprawdę prezentuje się. Powiem wam, że no mega, mega, naprawdę fajny lakier, fajny kolor, taki nietypowy. Nie jest czarna, nie jest srebrna. I powiem wam, że naprawdę wygląda no nieziemsko w tym kolorze. Wygląda bardzo ładnie, prezentuje się po prostu no, elegancko. Kurde, cholerny wiatr dzisiaj wieje, nie wiem czy tutaj będzie mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Pokażę wam tak na szybko po prostu auto. Słuchajcie, zaraz po zakupie wam pokazuję. Zajechałem na myjnię, umyłem, żeby to auto ładnie po prostu wyglądało. I tyle. Po prostu zabrałem je tak, jak widzicie. Bez żadnego tam zbędnego jakiegoś, słuchajcie, picowania. Ładne auto. Można oczywiście zawsze podszykować, żeby było jeszcze ładniejsze. Wyczyścić, porobić i będzie luks. Chociaż tu nie ma co za dużo się bawić, wsiadać i jeździć, słuchajcie, bo naprawdę auto jest no, w super stanie i tutaj tak samo technicznie, naprawdę powiem wam, że wszystko jeździ, hula, skręca, jedzie, skręca i hamuje, tak? Skóra, powiem wam, w środku, w tym kolorze robi naprawdę mega robotę. Ten kolor na zewnątrz i po prostu taka no, brązowa, bym powiedział, skórka, no to robi naprawdę fajną robotę, auto prezentuje się, tak jak już mówiłem, naprawdę elegancko, bardzo ładnie. Środek, słuchajcie, niezniszczony, ładny, wiadomo, jakieś ma tam ślady użytkowania, nie oszukujmy się, auto jest z 2011 roku, a więc jakieś tam ślady użytkowania musi mieć, ale ogólnie powiem wam, że bardzo fajny zakup, jestem zadowolony z takiego samochodu, z prywatnych rąk zabrałem, słuchajcie, od Niemca. Co najlepsze, facet, starszy facet, no to fan BMW, ha, czyli słuchajcie, dobrze trafiłem, tak jak ja, i nie uwierzycie, sprzedaję tego kombika, no sprzedał Touringa, nie kombi, sorry, sprzedał i wiecie co kupił? Z3. Z3 kupił i to powiem wam, że kupił taką Z3, że jak ją oglądałem stan, no to powiem wam, że no kozak, no kozak. 50 tysięcy przebiegu Z3, zapłacił chłop 15 tysięcy euro. No więc grubo, nie? Powiedział, że na lato będzie śmigał Z3, a tutaj w dieslu po prostu to auto jemu się nie opłaca trzymać, mało jeździ. Zrobił raptem 20 tysięcy tym samochodem, bo ostatni właściciel, bo on miał przez 3 lata po prostu ostatnie, czyli przez 3 lata zrobił 20 tysięcy, no i powiedział bardzo mało jeżdżone, a na lato chce się pocieszyć z trójeczką. No ale dobra, słuchajcie, nie będę tam opowiadał, co on tam ma jeszcze. Przejdźmy tutaj do tego auta. Powiem wam, że koła, bardzo fajne koła, 19 pasują, kurde, no mega do tego auta, naprawdę. Robi to roboty, przyjrzyjcie się. Ładnie bardzo wygląda. Dodatkowo mamy, słuchajcie, opony zimowe też na oryginalnych kołach. BMW, nie wiem, tam 16 albo 17 jest, także zimóweczki jakieś tam mamy, a tutaj mamy lato na 19. Środek, powiem wam, no ładny, nie ma co gadać. I co najlepsze, słuchajcie, co najlepsze, najlepsze albo najgorsze, nie wiem, to jest dla ludzi tych, co boją się, słuchajcie, automatów. Czyli mamy manualną skrzynię biegów, 6-stopniową manualna skrzynia biegów. Także nie ma automatu, nie ma co się obawiać teraz.
No mało jest tych wozów w manualu i tu mamy w manualu. Nie wiem, czy jest to rarytas, czy nie rarytas, ale niektórzy jak zawsze mówią, ojejku, automaty, automaty, się boją automatów. Proszę bardzo, cyk, mamy w manualu. Dwa klucze, słuchajcie, komplet książek, tutaj dokumentów, wszystko mamy do tego auta. Tam ona ogólnie była serwisowana chyba do 188 tysięcy kilometrów. Teraz mamy tutaj o 215. Ja ogólnie zrobiłem, słuchajcie, tym autem już ponad 400 kilometrów. Prawie 500 kilometrów zrobiłem tym samochodem. I powiem Wam, że jeździ no mega, mega zajebiście. Wszystko się prowadzi, powiem Wam, że tam 200 to tam bez problemu sobie jedzie człowiek i odpoczywa w tym samochodzie. Dwulitrówka, nie jest jakiś wielki motor, ale za to mamy mega fajne spalanie, naprawdę bardzo ekonomiczny samochód. No tu już nawet ustawiłem na polski język, także 6,4, patrzcie, pokazuje spalanie, wszystko działa. Ogólnie auto, słuchajcie, nie wymaga żadnego wkładu. Jest też po wymianie oleju, tutaj się wyświetla, że się skończył serwis, ale jeszcze zostało z jakieś 10 tysięcy, nie zostało to jakby zresetowane. Tutaj mamy rachunki, porobione były jakieś tam wahacze, gumki, jakieś pierdoły. Patrzcie, rachunek 530 euro, tam drugi gdzieś widziałem na 800 czy 900 euro. Nie będę tych dokumentów, słuchajcie, pokazywał, bo tam jakieś różne dane są, wiadomo. Ale mamy pełną dokumentację, jakieś ostatnie badania techniczne. O, tutaj choćby mamy właśnie tą ostatnią wymianę oleju. Także to było tutaj zrobione. Zobaczcie, przy kilometrach 204 tysiące było zrobione. Była wymiana oleju. I to była wymiana oleju w drugi 2023 o godzinie 12:06 było zrobione, słuchajcie. Także mówię, tu się serwis pali, nie zostało to skasowane. I mamy wymianę. 188 euro zostało zapłacone za wymianę oleju. Także tak naprawdę jeszcze można sobie pośmigać. Nie trzeba na razie tutaj oliwki zmieniać, ale wiadomo, można sobie pozmieniać. Ogólnie było tu parę rzeczy poogarnianych. No są jakieś rachunki, słuchajcie, z napraw, tak jak mówię. No nie będę pokazywał, bo tu są jakieś różne dane, żeby później nikt tam się mi nie czepiał, że ja coś tu pokazuję. Ale ogólnie mamy książka serwisowa też ze stempelkami, ze wszystkim jest. Dwa klucze, tak jak wspominałem, są. No co, wszystko działa ogólnie. Wszystko działa. Czujniki parkowania, przód, tył, ksenon mamy, tempomat, no co, multifunkcyjna kierownica. Takie, powiem Wam, no co tutaj więcej wymagać. Podgrzewane fotele. Co, kamera cofania, wiadomo, w tych samochodach to wszystko jest, tak? Klimatyzacja działa, wszystko działa. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? No tapicerka bardzo ładna, kurde, powiem Wam, że naprawdę robi robotę tapicerka. Z tyłu fajnie, bo mamy roletki zakładane. To jest też fajnie, bardzo ładnie z tym wygląda, z roletami. Także mamy roletki. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym aucie? Kurde, no ładne auto, wsiadać i jeździć, słuchajcie, tak naprawdę, wsiadać i jeździć. Nie jest to na pewno oferta, będzie skierowana dla handlarzy. To tanie nie będzie. Słuchajcie, sam dużo zapłaciłem, można powiedzieć, bo auto ma stan. Za stan trzeba zapłacić, nie oszukujmy się. Motor suchy, słuchajcie, ładnie chodzi, wszystko. Tu też mamy kartkę właśnie z tej ostatniej wymiany. 204 tysiące. Wszystko jest ładnie. Motorek, powiem Wam, że chodzi. No mówię, zrobiłem ponad 500 km już tym autem. I naprawdę powiem Wam, że jedzie bez żadnego problemu, jak po sznureczku się prowadzi. Ładne auto, naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, kurde, mega, no. Fajny zakup. Fajny zakup, bo z prywatnych rąk. W garażyku była, jak przyjechałem, czekała na mnie w garażu. Mówię, tak z fajnych rąk po prostu samochód kupiony. Nie tam od, kurde, tam byle kogo czy jak. Samochód zawsze mówi, że był garażowany. Wszystko, co trzeba, to było zrobione. Zresztą facet, kurde, też miłośnik BMW. Motocykle i w ogóle. Także mówi, że dbał, jeździł. Jak widać, samochód bardzo ładnie się prezentuje. Nie jest jakiś taki, kurde, kaszalot czy coś. Wiadomo, ma jakieś tam ślady użytkowania czy coś. Nie ma co gadać, nie jest to nowy wóz, ale powiem Wam, że ładny, no. Bardzo ładny samochód. Ładnie się prezentuje, ładnie jeździ. Jakby ktoś był zainteresowany, zapraszam, słuchajcie, do kontaktu. Wbijajcie na Facebooka Turbo Price.
tam będzie cała oferta z tym samochodem, mnóstwo zdjęć, jakiś tam opis, ale i tak myślę, że opis to już tutaj macie, to co było do powiedzenia, ewentualnie jak jakieś macie pytania, możecie pisać śmiało. A jak szukasz jakiegoś auta z Niemiec, chciałbyś coś sobie sprowadzić bezpośrednio, bez 10 pośredników, zapraszam Cię też również do kontaktu. Można poszukać coś, kupić bezpośrednio, możesz przyjechać nawet, wrócić tym autem. Pomagam w załatwieniu tablic, ogólnie wszystko, no, co trzeba, żeby przyjechać. Jak nie, to lawetę się organizuje i takie auto jedzie na lawecie do domu, słuchaj. A zdjęcia, filmy, tak jak widzisz, można wszystko ponagrywać, przesłać. Nie trzeba nawet ruszać tyłka z domu. Także to tyle, moi mili, słuchajcie. No i co, słyszymy się w jakimś kolejnym filmiku. A ja zakładam tablicę i ruszam dalej. Także miłego dnia, pozdrawiam Was, trzymajcie się. Auto jedzie, no fajnie, naprawdę fajnie jedzie. Nie ma tu żadnego problemu. Małą taką rundkę robię dla Was, żeby nagrać. Mówię, już kupę kilometrów zrobiłem tym samochodem pojeżdżony, także fajnie jeździ, fajnie się zbiera. No fajnie się zbiera, powiem, że to co tam, te 2-litrówka, 184 konie. Powiem Wam, że no jedzie, no co tam, nie ma żadnego problemu. Można ją sobie, o, zobaczcie. Jedzie, naprawdę wystarczająco, moim zdaniem. Wystarczająco, no nigdy nie jest wystarczająca, nie oszukujmy się. Dla kogoś, kto lubi szybko jeździć, ale zobaczcie, wciskam gaz, no i ona się zbiera, kurde, nie ma co tu gadać, zobaczcie. 150, ciach. Jedzie ładnie, bardzo jedzie ładnie. Także tutaj nie ma co. Auto jeździ fajnie. Jeździ, skręca i hamuje, jak ja to powtarzam. Także można pozapierdzielać też samochodem. Nie ma żadnego problemu. Fajnie jeździ, naprawdę. Powiem Wam, że fajnie jeździ, fajnie się trzyma drogi. Muszę powiedzieć. No i co? I to tyle chyba, słuchajcie. Co tu więcej powiem Wam nagrywać, no. Auto jeździ fajnie. I ekonomia jest, także na wycieczkę można sobie pojechać. I nie ma jakiegoś takiego stresu, że o Jezu, ile to pali albo coś. Bo wiadomo, 3 litrówka Wam zaraz opierdzieli. No ale tak jak już powtarzałem, kto co woli. Moim zdaniem takie kombi dla rodziny to jest naprawdę bardzo fajny wybór, bardzo fajny samochód. Jest kupa miejsca, no i ekonomia. No dobra, co tam, nie ma co tu więcej już wariować. Jadę, odstawiam, jutro, słuchajcie, muszę ten samochód już wymeldować. Oczywiście zabrałem go zameldowany, ten samochód jest. Także jutro idę wymeldować, no i co, i będzie tak naprawdę gotowy do sprzedaży. Tu przy nim nic nie muszę nawet robić, słuchajcie, bo to taki fajny samochód, no. Taki ładny, dobry, jakby pewne auto, tak? Nie z żadnych jakichś placów czy coś, słuchajcie, coś po taniości. No nie, sam tanio go nie kupiłem, trzeba trochę zapłacić za taki samochód, no ale jak widzicie, 215 tysięcy, ładnie utrzymany, przede wszystkim ładnie wygląda z zewnątrz, w środku te skóry, słuchajcie, ten kolor, to wszystko, to jednak robi robotę, słuchajcie, to jest wszystko jakby, no... No niestety, no to ma swoje takie plusy, tak, że to auto się prezentuje, słuchajcie, prezentuje. Manualna skrzynia biegów też jest jakimś rarytasem, bym powiedział. Niektórzy powiedzą nie, a mówię, że jest. Dla niektórych jest właśnie rarytasem, że jest to w manualu. Także, no mówię, bardzo ładne auto, z dobrych rąk kupione. Tak jak już powtarzałem, to dlatego, słuchajcie, to nie jest taki jakiś byle jaki zakup z tureckiego placu, czy coś tam, taki wiecie, na handel, ciach, ciach i wiecie, no nie, ja zawsze staram się, słuchajcie, kupić dobre samochody, dobre, takie uczciwe samochody, wiadomo, jak najlepiej jest, jak coś jest do zrobienia, jakiś samochód, tak, to wtedy idzie tanio kupić ten samochód, dużo taniej załóżmy, tak, wiadomo, jak jest do naprawy, no ale jak jest dobry samochód, no niestety trzeba za niego zapłacić, czasami ktoś sprzeda taniej, no bo się jedzie na miejsce, słuchajcie, też jak jadę na miejsce, nie pytam na przykład o tą cenę, widzę, że mniej więcej cena mi pasuje, mniej więcej
tak myślę, że za tyle, załóżmy, bym kupił ten samochód, jak się nie udaje na miejscu, ja nie powiem, są takie sytuacje, jak się nie udaje kupić na miejscu samochodu, bo no niestety ktoś nie chce zejść, w tym przypadku też bym bardzo ciężkie negocjacje, bardzo, bym powiedział bardzo. Tutaj się zdziwiłem, bo na miejscu właściciel powiedział, jak już tak pojeździliśmy, też tam jazda próbna, wiadomo, to tamto i no i myślę, dobra, pytam w końcu o tą cenę, wiadomo. No, on mówi, no to nie wiem, tak 100 euro na paliwo. O kurde, i wtedy mnie trochę zatkało, nie? No, udało się trochę więcej, ale też nie to, co właśnie chciałem, ale powiem wam, że naprawdę ładne auto, widziałem, no zresztą widziałem, no. Wiem, co tu jest, ładne auto naprawdę, te papiery, to wszystko jest, no i widziałem, z jakich rąk gościu kupił, kurde, za 15 koła sobie zetkę, kurde, fan BMW też i taki, no i dom, wszystko, to się widzi, od kogo się bierze takie auto, prawda, a nie tam od kogoś, kto kupuje za ostatnie pieniądze BMW i nie stać go na utrzymanie tego samochodu i w ogóle jeździ do ostatniej chwili, nie, to takie samochody właśnie stoją później na tych placach wszystko, nie. A tu po prostu widziałem, no i cena nie była zadowalająca dla mnie, że tak powiem, ale naprawdę takie samochody warto kupić, zapłacić więcej, no i po prostu cieszyć się z jazdy, tak? Także tak to wygląda, słuchajcie. Nie jest tanio, zawsze te samochody dobre z Niemiec tanio się nie kupuje, no mówię, czasami jest tak, że ktoś tam chce na szybko sprzedać, to też idzie kupić dobry ten samochód, nie wiem, bo już mają nowy i no jest często też, że no dla ludzi nie zależy, tam mówią, dobra, zabierę i tyle, nie? No, ale jest tak, że niektórzy chcą przetrzymać, no i koniec, kurczę, nie? No dobra, tyle pogadane chyba, także jak coś, to słuchajcie, zapraszam was do kontaktu. Muszę zwolnić, bo fotoradar jest, a jeszcze tablice na pana, także kurde, nie byłoby fajnie, jakby jeszcze fotoradar zdjęcia porobił i przyszło tam do niego. Dobra, trzymajcie się.